Dzień dobry. Dzisiejszy temat: pompy do skroplin i kondensatu Wilopolaris 2G. To druga generacja produktu, która jest przeznaczona do zagospodarowania kondensatu z takich urządzeń jak kocioł kondensacyjny, klimatyzacja czy pompa ciepła. To nowa generacja tego produktu, która bazuje na doświadczeniach zebranych z kilkudziesięciu tysięcy zastosowań w budynkach całego świata od 2016 roku. Do jakich celów możemy użyć Wilopolaris 2G? Coraz częściej w budynkach mamy do czynienia z takimi urządzeniami jak kocioł kondensacyjny, klimatyzacja, pompa ciepła powietrze-woda czy pompa ciepła do wody użytkowej bądź osuszacze powietrza. Podczas pracy tych urządzeń powstają skropliny, które musimy odprowadzić do kanalizacji budynku. Bardzo często okazuje się, że miejsce montażu kotła czy klimatyzacji czy pompy ciepła jest oddalone od sieci kanalizacji budynku i musimy skropliny, dosłownie mówiąc, przetransportować w pobliże sieci kanalizacyjnej domu. Z jakimi ilościami skroplin musi sobie poradzić Wilopolaris 2G? W przypadku gazowego kotła kondensacyjnego w domu rodzinnym mówimy o ilości około 20 litrów na dobę. Niewielka klimatyzacja w domu rodzinnym to około 30 litrów skroplin dziennie. Większa klimatyzacja składająca się z 4-5 jednostek wewnętrznych w większym budynku to około 80-130 litrów na dobę. Pompa ciepła powietrze-woda, która generuje skropliny podczas swojej normalnej pracy i trybu rozmrażania, to około 30-50 litrów skroplin na dobę. Są to więc spore ilości cieczy, którą należy odprowadzić do kanalizacji budynku. Seria Wilopolaris 2G oferowana jest w trzech wielkościach. Najmniejszy model Wilopolaris 2G 011C to produkt, który możemy zastosować w przypadku niewielkich urządzeń typu jeden kocioł gazowy, jedna niewielka klimatyzacja do potrzeb małej ilości skroplin. W przypadku większych ilości skroplin, a także dla chęci posiadania szerszego zakresu funkcji polecamy model 013C. Bądź jeszcze większy model do również celów komercyjnych 015C. To właśnie model Wilopolaris 2G 013C jest najczęściej wybieranym modelem z racji swoich parametrów, funkcji i cech użytkowych. Na nim skupimy się w dalszej części naszego nagrania. W takich czystych warunkach chcieliśmy Wam zademonstrować działanie Wilopolaris. Podłączyliśmy urządzenie do zasilania. Napełniliśmy częściowo komorę skroplin wodą i chcemy doprowadzić do uruchomienia pompy. Dolewamy wody do komory. Skoro widzieliśmy, jak pracuje urządzenie, powiedzmy kilka słów o wydajności, ponieważ producenci podają wydajność godzinową. Wilopolaris cechuje się wydajnością 600 litrów na godzinę, ale o wydajności rzeczywistej świadczy również to, jak długo może pracować urządzenie w ciągu godziny i jak często może się załączać. Pod tym względem odbiegamy od standardów, ponieważ Wilopolaris może się załączać nawet do 100 razy na godzinę i może pracować w trybie S3, czyli 60% czasu pracy, 40% postoju. Dla przykładu, gdybyśmy zastosowali model 013C w domu jednorodzinnym z dużym układem klimatyzacji, gdzie mamy 20 kW mocy chłodniczej, 4-5 jednostek wewnętrznych, gdzie powstaje nawet w ciągu dnia 130 litrów kondensatu, to Wilopolaris nie powinien się załączyć częściej niż 50 razy na godzinę i pracować więcej niż 15 minut na godzinę. To znacznie poniżej jego możliwości technicznych. Co znajdziemy w zakresie dostawy naszego Wilopolaris 2G? To wąż elastyczny o średnicy 8 mm, długości 5 m, który możemy odprowadzić skropliny do kanalizacji budynku. To także wkręty do montażu Wilopolaris na ścianie. Możemy go także zainstalować bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniu kotłowni czy w innym pomieszczeniu gospodarczym. To oczywiście instrukcja szczegółowa dla urządzenia. I wreszcie nasz model 013C. Zobaczcie, że nie będziecie zaskoczeni tym, że podczas instalacji
zastaniecie przewód zasilający bez wtyczki, co jest regułą dosyć często na rynku. Każdy model posiada wtyczkę w komplecie z zasilaczem, który od razu jest gotowy do podłączenia. Przewód długości 1,5 metra. Standardem również jest przewód alarmowy 1,5 metra, który możemy podłączyć do alarmu zewnętrznego. Przeważnie jest to podłączenie do sterownika kotła, do sterownika klimatyzacji lub do sygnalizacji zewnętrznej alarmu w razie nieprzewidzianej usterki urządzenia. W jaki sposób zamontować możemy Willop Lavis? Może on po prostu być postawiony na posadzce blisko urządzenia, z którego powstają skrupliny, a możemy je zawiesić na ścianie budynku. W tym celu są dwa wieszaki ukośne z nacięciami, po to, aby można było wypoziomować już urządzenie po wkręceniu kołków do ściany. Jak doprowadzamy skrupliny do urządzenia? W tym celu mamy dwa krótce dopływowe, które pozwalają tutaj wprowadzić dwa przewody nawet o średnicy FI40, ale równie dobrze możemy korki dostarczone z urządzeniem naciąć i wprowadzić tutaj mniejszą średnicę przewodu, tak aby nie wysuwał się on z tego właśnie otworu napływowego. Jak odprowadzane są skrupliny? Po przekroczeniu poziomu maksymalnego przez króciec tłoczny za pomocą węża o długości 5 metrów, średnicy 8 mm. W króćcu budowany jest również zawór zwrotny, który zabezpiecza urządzenie przed zwrotnym przepływem skroplin. Zanim przejdziemy do wnętrza urządzenia, zwróćmy uwagę na design, który pozwala na montaż tego produktu nie tylko w kotłowni, ale także w pomieszczeniach, gdzie przebywamy dłużej. Zwróćmy uwagę na to, że do montażu i demontażu urządzenia nie potrzebujemy narzędzi, ponieważ dostęp do wnętrza odbywa się poprzez otwór rewizyjny. Tutaj możemy ustawić pozycję alarmu zewnętrznego. Styk jest dostarczany w pozycji normalnie otwartej. Możemy go przestawić ręcznie czy za pomocą monety na pozycję normalnie zamkniętą, zależnie od wymagań regulatora zewnętrznego, kotła, klimatyzatora czy innego urządzenia alarmowego. Wewnątrz pod pokrywą widzimy komorę skroplin, widzimy również blok silnika i hermetycznie zamknięty z uszczelnieniem przewodu zasilającego komorę silnika. Zawór zwrotny budowany w króćcu tłocznym. Co istotne, tą pompę możemy ustawić w pozycji takiej, jak widzieliśmy, bądź możemy przestawić ją w pozycję odwrotną i wówczas pokrywa znajduje się w pozycji odwrotnej, jeżeli potrzebujemy podejść z przewodami skroplin z lewej strony czy z prawej. Co zawiera kompletny blok pompy skroplin? Należy uwagę zwrócić na uszczelnienie komory silnika zapewniające szczelność nawet przy przekroczeniu stanu alarmowego. To wyróżnia nową generację Palavis 2G. To, co wyróżnia również urządzenie na rynku, to sposób regulacji pracy pompy skroplin. Są to sondy poziomu. Zamiast tradycyjnych rozwiązań w postaci pływaka. Pozwala to nie tylko na precyzyjną regulację pracy pompy kondensatu, ale również na uzyskanie małych gabarytów urządzenia, ponieważ sondy zajmują o wiele mniej miejsca niż tradycyjny pływak. Tutaj widzimy akurat sondy poziomu niskiego. Przy tym na niższym poziomie pompa się wyłącza. Nastąpiło opróżnienie zbiornika skroplin. W miarę podwyższania się poziomu skroplin dochodzimy do sondy wysokiego poziomu. Tu następuje włączenie pompy. Na wypadek ewentualnej usterki mamy jeszcze sondę alarmową, która powoduje złączenie alarmu wizualnego i alarmu zewnętrznego. Podsumowując, za co podziękuję Wam klient? Przede wszystkim za 3 lata gwarancji i opiekę serwisową Willop Polska, dzięki czemu nie tylko klient, ale także Wy zyskujecie tak zwany święty spokój i poczucie bezpieczeństwa. Po drugie, klient podziękuje Wam za oszczędność energii i niskie rachunki, ponieważ Willop Lavis zużywa tylko 20 W podczas swojej pracy.
to najniższa wartość na rynku, ponieważ urządzenia o podobnym przeznaczeniu tej wielkości zużywają kilkakrotnie więcej energii, nawet dziesięciokrotnie. Stąd też klient za pracę roczną urządzenia zapłaci około 40-50 zł, a nie 400 lub 500. Po trzecie, klient podziękuje Ci za komfort, ponieważ Willo Plavis pracuje z głośnością zaledwie 40 dB. To znacznie poniżej standardów rynkowych, które wynoszą około 43-45 dB, a to oznacza około dwukrotną różnicę w odczuciu głośności przez ludzki słuch. Dlatego możemy instalować te urządzenia w pomieszczeniach wewnętrznych budynku. Nie będą one uciążliwe dla ludzkiego ucha. Jeżeli uważasz, że ten film był dla Ciebie wartościowy, dowiedziałeś się z niego wielu informacji, subskrybuj nasz kanał na YouTube.